wam dzisiaj jest wizualnie ta gra, nazywa się Secret World Legends i jest ze mną dzisiaj... Misaki! Hej, witamy was w odcinku, który miał być w ten wtorek miniony, ale go nie było, bo szczerze powiedziawszy mamy tak zaorane w życiu, że nie byliśmy w stanie siąść i nagrać gierki, więc no... Ty ostatnio gdzieś na górze coś znalazłaś, tak? Mieliśmy lecieć... Tak? Moment, wydaje mi się, że nie lecą za mną listki. To odpalaj. Tak, mam zwykłego sprinta, to sobie zmienię sprinta na listkowatego. O tak, i teraz, i cudownie jest. Świat znów jest piękny. Mówisz, że gdzie ty to znalazłaś, a tutaj? To... Odpalam. Okej, to ja też odpalam. Elena Zelenkovsky paved the way in this town for my line of work. I used to tell people I was her granddaughter. Whatever sells the magic snow globes, right? Her spirit's always been real chatty. Maybe she knows something we don't. Czyli trzeba iść tam, gdzie koty były, bo to był ten tego dworku rysunek razem z włościami. Tak. I była zaznaczona ta cała ta wyskocz przez... Kociłam. Czyli tam, gdzie wcześniej znaleźliśmy koty, przed chwilą pioruny mi tam walnęły, albo coś się doczytało na biało, wyglądało jakby pioruny strzeliły. Weird. Find the devour crypt key's hidden location. Okej, okay, czyli może nie tu? Nie, mamy najpierw... Znaleźć klucz. Tak, jak to znaczy na kryptę? Wbiłem się między koty. Czyli brawo. Kryptę mamy, ale obrazek nie. May the seven sister keep her safe now and in the year of her death. Year of her death. Jaki jest rok jej śmierci? Czekaj, tu jest coś niebieskiego oznaczone też jakby na lewo od krypty za tym. Mm-hmm. Jakby to na zewnątrz było. Czy tu jest gdzieś napisane rok jej śmierci? Czy to jest podpowiedź? Nie mam pojęcia. Kotów się nie da użyć, prawda? Nie. Tak, tu było jakieś oznaczenie na tej mapce. A bo na mapie my jesteśmy... Aha, dobra, na mapie nam to nic nie da, a... Show image. Bo nie widzę, żeby gdzieś to było zaznaczone, ale... Yep. To powinno być... To było tak jakby tutaj coś... To co mi się na czerwono świeciło? Okej. To był ten domek tych akabów. Ale wątpię, żeby z niego coś wypadło. No, jakieś akaby się na mnie rzuciły. Demet! Nie zmieniłem broni, może sobie zmienię teraz bronię, jeżeli jestem w stanie teraz. Zmieniłem. Jest, zmieniło. Super. Ale widzisz, jak masz odpalony ten rysunek. Mhm, tak. Ten niebieski był tak jakby dorysowany długopisem obok samego napisu. Mhm. No tak. Nie no wiem, to... może to jest jakaś droga albo nie, coś? Nie, no ja stoję właśnie w tym miejscu teraz. Bo to jest jak masz... Ale ja nie mówię o tym kółku, ja mówię o tym dorysowanym obok tym na samego napisu. Tak, na dole, jakby za płotem. To ja stoję w tym miejscu, gdzie to jest teraz. Bo zobacz, jak masz kryptę w kółku, to masz dwa drzewa i później to, za płotem. I ja jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie to powinno być. No bo masz tam dwa drzewa i to powinno być tutaj gdzieś. I ja tu nic nie widzę, chyba że któreś z nas powinno być martwe, żeby ten kawałek fabuły zrobić. Ja mogę się poświęcić. Jak... Jest tu coś? Czekałem, mi się ładuje. Aha. A, bo jeszcze trzeba tu dobiec oczywiście. Kordur. A no. No faktycznie, jak mamy gadać z duchami, to ten. Dobra, to ja też zrobię. Jaka tam była komenda? Reset? Reset. Release now. Czy to się jeszcze... okej. Powiedz, że to jest gdzieś blisko. Okej.
Możesz podejść nawet pod samą tą kryptę, bo tu jest ten pan nasz w czerwonym wianku ulubiony. I obok stoi ta kobietka, którą ratowaliśmy w jednej misji. Edition 4. Ale czy... Moja postać się leczy, będąc martwa. WTF. Widzę właśnie. A, okej. Okay. Mój ten gadżet. Tak. Nie ma tu nic. Ja tu nic nie widzę. Nie. Ale tu jest ciało na drodze. To twoje ciało. Nie, tu. No w sumie. Nie jest podobne. Zmieniłaś się bardzo. No, widzisz? Magia. Co to jest? A, to jest ten chłopczyk z tego questa tutaj. Tak. Czekaj, tu jest ta babka, z którą się nie da pogadać, ale... Talk to condition 4. A nie, to są te goryki od questa postać, dobra. Nie da się pogadać z naszym ulubionym czerwoną kapturzem? No właśnie da się, to on tam jakieś te swoje Ricky ma. Ricky Martin. Ricky Martin, tak. O, jest, jak, ale miałam cofkę. No, dzisiaj tego za dużo trochę. O, przyladziło mi na moment, tak chamsko. Tu jest tata, matka, to jest ta kobieta, czy babcia, tak. Czy nie. Skoczę jeszcze raz na strych. To jest ta babka. Widzimy duchy z questów i to jest... Tak. Swoją drogą trzeba by kiedyś obadać wszystkie lokacje, będąc duchem, wiesz, Egipt i całą resztę, bo tam... Tak. Znając twórców tej gry, pewnie też coś jest ukryte. 1500 znajdziek, 1500 klasterek, nie da dostać. Ryłbym, jakby dodali jakąś wersję klasterki, którą można zebrać tylko będąc duchem. Mhm, taka spektralna, coś w stylu tych czarnych z Kejdanu. No. Nie, na strychu nic nie ma. Zgubiłem. Nie, to już jest strych? Nie jest strych. Gdzieś wziąłem, źle skręciłem, no, zrobiłem kółeczko sobie. O, nice. Ale duchy są. Duchy są, bo to są te duchy z questa, ale... Nic nie widzę takiego podejrzanego. Tak. Ani lustra, ani nic. No nie. Czekaj, ja chcę jeszcze raz ten obraz. Co tam w tekście może coś jest, czego nie wyłapałem. 11 of 13 cats are gathered around crypt at the back of the mansion grounds, where whatever is driving them mad is driving them here. Find the Vor Crypt key, hidden location. Studiujemy dokładnie mapę. Tak. May the seven sisters keep her safe now and in the year of her death. Seven sisters, tam jest siedem sióstr przy tej krypcie, czy tam są jakieś babki, ale... Ale jest i 5, nie 7. O. Są kruki. Dobra, czekaj, krótka przerwa, muszę sobie zakropić oczy, bo mi od światła oczy ten... Co to była za jazda? Przeklikaliśmy się przez mnóstwo rzeczy.
przeoraliśmy grunt, musieliśmy łopatkę zdobyć, saperkę, żeby się tam przekopać. Tak. I w końcu się okazało, że to jest tutaj. Aha. Już nawet nie będę wam mówił, kogo podpłaciliśmy, żeby dowiedzieć się, jaki był rok jej śmierci. Czekajcie, to mógł użyć? Nie? Zwieśli o, mi. Ja mogę. A, dobra, jest. Rok to jest, zapisałem sobie, 1957. Jeżeli... Tak. Tak. I klucz leży tu na dole. Nie wiem, czy go też masz. Jest okej, jest. I teraz możemy iść do krypty. Po prostu musimy o wcześniejszych godzinach zaczynać nagrywać, bo to jest, no... Tak. O, kotek chodzi tutaj. Mrał, 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 mrał. Użyte. Tu już jesteś przy... Nie, myślę, że jesteś... Nie, nie, nie. To mi przypomina jedną mapę z Tomego Hołka Trójki. Suburbia, tam był nawiedzony dom. Okej. Okay. Odpalamy. Pewnie, że... Wow! Ta... Jakie fajne! Tak. Ten ekran logowania jest boski. Daj awesome! Powiedzcie mi, że z takim skubańcem tu się trzeba będzie klapnąć parę razy. To by było fajne. Ale nice. I mogę tu zostać? No, pewnie. Pewnie kiedyś cię w takim jakimś czymś tam teges. Może nie takim fajnym. Ale klimat, o Jezu. Wow, wow, wow. Co mnie? Gdzie? Nie wiem. A, to jest obszarówka z tego pomnika. Shit! Nie. Jest, on tu jest. Czekaj, nie mordujmy go jeszcze, ale fajny ten z wyglądu jest. Grubszy niż się spodziewałem. Taki papuś, ty grubasek. Kurde, nie wziąłem. Nie wziąłem dobrej broni. Wspominałam. Nie, ja specjalnie tu zmieniłem sobie na słabsze, bo stwierdziłem, że nie będą potrzebne dobre bronie. Wyszedł. Daj, mamy eksplora. Okej. Okay. Się nie da wejść i się też nie da wejść. No to na dół. Się nie da wejść. Też się nie da wejść. Ja tu Książka. O, siom. Ja tu zostaję, totalnie. Could not gain audience with the Night Emperor. Egipt. Tak. Only the Bastet. King close can cause the Black Curtain to fall. Freya jest jeszcze jedna. Once claimed that I'm the king on the cats, unlikely noticed Paul. Widzisz? Powiedz mi, że nie będziemy musieli lecieć do Egiptu tutaj. Nie wiem, są jeszcze dwie książki do badania. Dead bar standards dying by methodological. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jedno, bo widzę, że ona stoi jeszcze przy jednej. Stonehenge. Okej, okay. Z chęcią bym się tam rzucił. Yep. Beware of the diggers, beware the gods. Okej. Okay. Spróbujmy nie gadać z nią, tylko z książką, tak? Tak, z książką, z książką. Rending the Veil chant. We perform the ritual in the ancient woods, where own ancient spirits keep. We inspire Siabra's heir, nie wiem jak to się czyta, tear the veil beyond our sleep. We the she, to się she czyta chyba. Zawsze myślałem, że to jest the. To jest she, the mounts of deep, bo to jest staroirlandzkiego czy jakoś tak? To D jest w ogóle nieme, to jest takie jakby see, he, she, jakoś tak. Przypomina mi wszystkich staroangielskich, mam tylko dość po moich studiach pierwszych. Fight a z nią nawet nie można pogadać, więc no. Mam znaleźć Annapurnę. Annapurna. Annapurna. Totalnie mi Egiptem brzmi, nie? Annapurna? Znaczy, ja bym powiedział, że to ten, hinduski jakiś jest.
Nie wiem, mi to strasznie ankietem brzmi. Tak, nie, to brzmi mam jak dziwne jakaś... skojarzenia z mumią, z pierwszą częścią, a ewentualnie drugą, nie wiem czemu. Imhotep. Imhotep. Trzeba obejrzeć. No tak, trzeba obejrzeć. Lecimy, wychodzimy stąd, chociaż ja chcę tu zostać. Kurde. Hejcę tego speedo. W ciasnych pomieszczeniach wydaje się, jakby twoja postać miała jakieś, nie wiem, ADHD. Dobra, czyli... Mamy znacznik. Fajna na Purna. Okej. Weird as hecku. Te koty są budzi bardzo. Tak. Powiedz mi, że on jest na ten, na... Agart... To oczywiście, że jest na Agart. Tak. Czemu by nie w końcu, skoro jednak tak. Uważaj, bo tu są akaby z swoimi obczarówkami pięknymi. Tak, tak, tak. W ogóle będę musiał ten kiedyś tutaj przyjść dofarmić tych akabów, bo nam ich brak tyle, że co, co miał Link napłakał. Jest 23, 30 jeszcze kili, żeby mieć się wszystkie z głowy. Tak samo Wendigo chyba. Wendigo. A nie, to Wendigo. Brakowało akaby, mamy już. A ty się nie pytaj. No pytam się. To... Sprawdziłabym w achievementach, ale jak tak. Akaby. Akaby mamy... Do 2000 nam brakuje... 532, o ile dobrze zerknąłem. Do 2000? Ja mam 1473. No tak, 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 tak. No to ten. No to mamy już wszystko, co potrzebujemy, oprócz może, nie wiem, do ostatniego tira, jak będziemy próbowali zrobić tam chyba... Chyba trzeba mieć wszystkich, ale nie jestem pewien. Do ostatniego tira muzeum. Tak. I mijamy bazę naszej ulubionej frakcji. Nie będzie szybciej... A, możemy ten lecieć. Myślałem, żeby... śmignąć na mapę obok, bo tam nas wyrzuci koło przejścia, ale... A, to nie byłoby chyba bliżej. Czy byłoby bliżej, ale loadingi byłyby ten... Chociaż nie, masz rację. To wywaliłoby nas u góry mapy, a nie na dole mapy. Tak. Masz rację. To jest późna godzina dla mnie. 13:05, to ja wtedy jeszcze śpię normalnie. Juhu! Wszystko w porządku tam z tyłu? No tak, no, skaczamy. Okej. Okay. Nie, bo wiesz, zaczęłam się tak martwić w ogóle. Juhu! Nie było to wejście. Można było lecieć ulicą. Tutaj gdzieś. Tutaj. Tu. Damet. Bo wiesz, tak rzadko tędy wchodziliśmy, że ja nie ogarniam, gdzie to co jest. Częściej tędy wychodziliśmy i to było chyba ze dwa razy. Tak. Najrzadziej używany przez nas portal ever. Totalnie. Bo myśmy co, jednym rzutem skończyli całą tą trzecią mapę i tak się za bardzo nie ten. Co nam pokazuje? Na górne hapsy. Górne hapsy. Apsy? Wstawiam na Londyn. Pewnie tak. Co to owszem, to jest chyba Londyn. Zaraz ci powiem. Tak, bo jest Wenecja, Nowy Jork, Londyn. Chociaż teoretycznie jeszcze by Wenecja pasowała, ale... Bo Nowy Jork i Seul na pewno nie, przynajmniej nie do Anapury. Anapurny, nie wiem jak to się tam... Muzyka mi wyłączyło na jakieś 5 sekund na ładowaniu. Także myślałam, że mi grę wywali.
czego dzisiaj już doświadczyliśmy. Tak. Nie, mi akurat jak event się zaczynał, to mi ścięło questa, którego próbowaliśmy na szybko skończyć. I wywaliło mnie dokładnie w tym momencie, jak odpalałem eventową misję. Więc tak, zło. To bolało. Bardzo. Przegrywam z rzeczywistością znowu, ale nie powinniśmy to skończyć. Ile ten quest ma? 6. Jesteśmy teraz na 4 czy na 5? 5. To teoretycznie powinniśmy się zbliżać do końca. Może nam się dzisiaj uda to skończyć. Fajnie. Może. Okay. Znaczy, że nie wiem, też różnie to bywa. Czasami jest jedna rzecz na jeden tir, a czasami jest 5 rzeczy na jeden tir. Yep. Okej, czy teraz pokazuje się nam jakikolwiek znacznik? A spokojnie, mnie się ładuje. Prrr, szalona. Ha. Pierwszy raz mnie załadowało wcześniej. Szaleństwo. No może tak nie pierwszy, ale... Ej, wiesz dobrze, jak mi ta gra chodzi. No, ale nie, mnie czasem... Szczególnie do Londynu mnie źle ładuje. Do Londynu to mnie masakra zazwyczaj. Nie wiem, ja bym szukał tam, gdzie jest tłum tych wszystkich dziwaków na tym, bo właśnie patrzę na ekranie ładowania na ten cały, jak to się nazywa, targowisko możliwości. Ja bym się tam wpakował zobaczyć, co tam dają, bo tam jest najwięcej różnych NPC-ów. Bo cała reszta jest związana z Templarami. Wielu bardziej. Jestem tutaj. Ale ty mówisz o tym Haytian Market, nie? No tak mi się wydaje. Ja bym tam śmigał. Jestem, ale... Haytian Market, co jeszcze może być? To co jest tutaj blisko nas, na dole w prawo, tu gdzie jest też dużo tych różnych... merchantów teraz, gdzie jesteśmy tutaj w tej całej jakby części. No ja jestem tutaj przy tym, gdzie ja miałam mega problemy z dotarciem do klasterki, która była tam. O, w sumie chodź tu do mnie. Znalazłaś? Mam klasterkę. Gdzie masz klasterkę? W sklepie jednym. I to będzie pewnie Samhainu. Bo jej tu na pewno wcześniej było, chodź tu. Tu, nie, bo nie widzę, gdzie jesteś. Mi strasznie ladzi tutaj, nie wiem czemu. Jesteś w tym tak, sklepie z owocami? Czy... Jak jest ta kobitka od tej misji, ty, co jest ty odhaczyło mi. Tutaj. Gdzie? Wlazłem do środka i... A, bo ty, to tam w sklepie, tutaj, w tym sklepie, tu. Dalej nie widzę. Nie widzę cię. Przy tej mamie całej, mama a Bena, co jest ten sklep. A ten sklep się nazywa Napurna. Nie widzę. Tnie mi dalej, masakra jest. Ta kobitka, gdzie jest na wózku inwalidzki. Okej, teraz doczytał. Nie, i w ogóle nie miałem teraz was dopiero wczytał w tym momencie. O, tu w środku jest klasterka. Ona ma questa, co jest dziwne. To jest ten quest na 50 level bodajże? Czy coś takiego? Takie. Okej. Okay. Dobra, to może nie dzisiaj. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To jest Annapurna. Tak. Okej, okay, i co my tu mamy zrobić? Final jest laptop do użycia. Information on Zibara, czy jakoś. No to pewnie to. Siavara Air. Wpisz sobie hinta. Spodoba ci się. Best olives ever? WTF. Co tu jest? Chyba nie. Coś na półkach, wiesz, jak będzie stało na półkach, to będę kis. Jest jakiś. Czekaj, są tu oliwki koło tego żółtego. Widzisz, co tam jest napisane, czy nie? Czekaj, gdzie ty je masz? Te Davi S. Oliw. Coś tam, dobra. Spijemy. Davi, myślnik Davi, myślnik S, tak? Okej. Okay. Nice. Co my mamy znaleźć? Siabara R. O kurde.
Katnip, trójka. Nie, przeklikujemy wszystko, widzę. Fennel, Fennel Royal. Jest, ostatnie, dwunastka i jako piąta będzie Siabras L. O, jest, dobra. Locate the ingredients. Ten quest zaczyna być coraz bardziej absurdalny. No. Te wszystkie sześć tych musimy, nie? Trzy. Pierwszy, drugi, trzeci. Freshly picked seeds, chewed to destroy fair budition. Mixing equal parts to calming leaves from the capon's tail, and one part of the maiden's watcher of the road produces a thick sedative smoke when burned. What the heck? Nie wiem. Ale to zaczyna być naprawdę absurdalne. Dobra, nie wiem. Suppliers, może tam będzie wypis jakiś tych. To jest to. No. Dobra, tu kolejne cięcie może zrobimy, bo coś czuję, że tu będzie dużo grzebania, zanim my to odkryjemy, to minie chwilę. Wracamy po cięciu. Jesteśmy z powrotem. Wymagało to trochę grzebania w internetach i kombinowania z unikaniem spoilerów bezpośrednich, to było troszkę zabawy. I przy okazji Misiaki odnalazła, że tu się świeci żółty kursor i z tego co, tak, to jest ten Stash of Sirens Lake Valerian i jak to odpalamy, to nam powinien zniknąć drugi. Tak. Udało się. Co mamy tu jeszcze? Z tych informacji, które wygrzebaliśmy, ma być w którymś z tych sklepów coś do kupienia, więc szukamy... Ja bym opcjonowała chyba w tym bardziej. Tam gdzie była klasterka? No. A to jest meczon, któryś? Tak, ten mam. Root of Chicory tam było jakoś tak opisane. Tak. A jest. 500, no dobra. Okej. Okay. 500 anime, czyli w tym momencie jakbyśmy nie mieli anime, to bym się bluzgał, bo nawet nie mam co sprzedać. Nie, przepraszam, mam głowę tego Jacka za 250. Połowę. Tak. I trzecia, z tego co wiemy, to trzeba szukać tego gdzieś w parku, ale gdzie w parku nie, tu jest tylko jeden park, Old Park, więc... Hordor. Tu jest wejście do tego parku. No więc jeżeli to ma być jakaś roślina, jakieś chwasty, to biegniemy w kółko. Ty bierzesz lewą, czy ja biorę... Dobra. Ja mogę, jestem na prawej, więc... Okej, to ja biorę lewą. Tu jest jakiś sekret memorial, to pewnie nie to, nie, to jest tabliczka. Już miałam coś mówić, ale po prostu mi się kursor zaświecił na żółto, bo ławka jest po drugiej stronie. To jest takie... Tu się świeci na żółto. I to jest farofenel, to pewnie będzie to. No i jest. Tak. Locate the ritual site. Który... Okay. Tak, i tutaj był Bóg, tak? Dobrze pamiętam? Tak, że... z tym był Bóg. I to na launcherze pisało, że jak macie te składniki, to nie wolno ich mieszać tutaj. Dzisiaj był update z tym Bugiem związany, z tym, że nie wiem, czy oni to faktycznie naprawili, czy nie. Galahad. Ten Galahad mnie tutaj rozpierdził. To jest ten Galahad. To jest ten prawdziwy Galahad. To nie to, że to jest ktoś o ksywie Galahad. Piąty to mam zrobiony, teraz jest tier szósty. Ancient Samhain, nie wiem jak to się powinno czytać, ritual often focuses on
bonding amplification the face of encroaching darkness. A season shift and gateways open, same sees the opportunity to clothe things from other worlds, while others seek to strengthen the boundaries of ours. Locate the ritual site. Krypta? Krypta? Czekaj, może być krypta. Tam były jakieś obrazki wcześniej. My jesteśmy z powrotem. Wiesz, jaki dalej jesteś? Jej! Tym razem znowu minęła tylko chwilka. Nie, wcale nie minął kolejny dzień nagrywania, tak jak przy poprzednim cięciu. Nie. Kurde, mogliśmy wstać. Czekaj, moment, ustawimy z powrotem te szkielety, żeby nie było widać, gdzie on jest. Wiesz, sama nie pamiętam. On jest w pełnych i to jest Grim Glamour. Mami. Mam. W ogóle w tym momencie chciałem zmienimy bronię, bo tutaj mogą być ten potworki, ale tym razem jesteśmy już przygotowani, wiemy gdzie iść, więc mniej więcej, bez przesadyzmów. Gdzieś, gdzie mam oznaczenie, tam gdzie powinno zombie, ja mam oznaczenia na każdej mapie, części zombie, gdzie można znaleźć. Tu jest trójka, to chyba jest tego zombie, co mam w plecaku. Jezus Maria, przestraszyłam się tego... Kurde robota, tak. No to specjalnie zrobił. Tak. Postawię mu dynię za karę. Tu na dole, jak spojrzycie, się podświetla Z4 i tu u góry po lewej powinno być Z3 i to powinno być gdzieś w okolicy tego Z3, więc tam się będziemy kierować. Z ciekawych rzeczy odnośnie mumii wyszła właśnie gra w momencie, kiedy nagrywamy te słowa. Z waszej perspektywy jakiś prawie tydzień temu mamy tak duże opóźnienie. Wyszła gierka, która się nazywa Mummy The Mastered. Jak macie remastered, coś poprawione, odczyszczone, zremasterowane, o to jest zdemasterowane, czyli jakby w dół. I to jest gierka do najnowszego filmu, najnowszej mumii tej z Cruise'em. Bardzo, bardzo ogólnie rzecz ujmując, bo ona nie jest mocno z tym filmem związana, ale jest realizowana tak, jakby ją chcieli wydać na Super Nintendo. O. I jest na wszystkie najnowsze konsole i na PC przez zarąbiasta, bo to jest jedna firma, która robi platformówki, strzelanki i wydaje co roku coś właśnie takiego, co ora. Ora totalnie. To znaczy co roku, co dwa właściwie. Ostatnią grę, którą od nich pamiętam, to bodajże Stora dwójki chyba. I było na Nintendo Dual Screena, ale to jest ostatnia, w którą ja po prostu grałem. Szukamy na ziemi, powinno stać coś takiego, co wygląda jak... Dobrze zrozumiałem, jak garniec to ma wyglądać. Coś w tym stylu. O, grzybki znalazłam. Nic mi o tych grzybkach nie mów. Jej, jak ja nie nienawidziłem tej misji. O, chodź tu. Znalezione? Mam. Mam, chodź. Okej, jest. Najosą kotki. No dobra, tak. To jest materiał. Hurray! Jej! Ritual... O, skończyło się coś. O, dali kotka za to! Tak. Sterling Whitecap. O, to jest ten, o którym rozmawialiśmy dzisiaj. Sprint Pets. To będzie ten. Pokażcie go, jak on wygląda. Taki ładny! To jest taki biały, czy nie? Tak. Aha, dobra. Mówisz, że bierzemy teraz Ritual Stone'a, tak? Myślę, że tak. O, Luju! A, że mamy to wzięte? Nie mogę tego questa wziąć. Mogę tego questa wziąć? Się otworzyło. O, jest, questa da się wziąć. Tutaj, wziąłeś go czy nie? Bo mi się nie udało. Czekaj, szernę ci, bo nie ma żadnego filmiku, więc go szernę. Okej. Jeżeli mogę. Jest? Nie. Nie dostałeś szera? To spróbuj celować w ten klasterek jakby z brązowy, czy tam czerwony, czy jak go tam nazwać. Technicznie to nie... A, okej. Dobra. Okej, no to spróbujmy jeszcze raz odpalić portal. Rozumiem, Enter the Portal teraz mamy zrobić. No, teraz to się opłaca. O, w czym to podejść trzeba. Znowu ty tak podłotwa, nie? Jedyne, czego mi brakuje na tym rysunku, to jego ogona z tyłu. Bo wygląda jak jakiś taki... Okej. Podchyliło mnie to. Spójrz w niebo.
Jak to pięknie wygląda. A faktycznie O coś jak mój troszkę z Boże. Alicji. Ale tutaj jest czadeł. No. Szkoda, że wyłączyłem efekty. Mogłoby, ale z kolei ciało by mi straszne. Wyłączyłem te Tak. wszystkie dodatkowe blury, które miałem. Czekaj, czy ja mam włączone. Tak, ja mam włączone czarne oczy na mumii. Lol. Widzisz to? Faktycznie. Zostały ten. Okej, okay, jestem bardzo klimatyczną mumią. Bardzo. Hello! Ptaszki ćwierkają! Właśnie, w ogóle teraz może zdradzę kap. Wow! Jak się człowiek oddala, ale efekt jest epiczny! Taka mgła powinna być w tym, w King's Mouth. Tak, przelatując. Głębiej w morze, Tak. jakby się tak wchodziło. Nie, muszę napisać do. Wow! Wow, wow, wow! Muszę napisać. Tam też się to robi. Okej. Okay. Muszę napisać do Andy'ego, że muszą to zrobić. Będę mu truł Tak, dupę. tak. Znienawidzą mnie. Trój. Trój. Czekaj, tu coś jest? Klasterken? Widzę. Wow. Nie wiem, co to było. Ej, te Surname. efekty. Listen, skak, skrik, Te kosteczki to są. Nie. O, Harvester of chwilowo. Horror. O, wszystkie? Czekaj. Chyba Complete wszystkie. Decision on Mission The Cat God. Tego nie mamy. I Complete All Samhain. Okej, okay, nie mamy tylko tego, które właśnie teraz robimy, tej misji. I będziemy mieli całe Halloweeny. No, A to jest ty ten. jeszcze masz candy, nie zostały candy jeszcze. Tu jest ten duchowy kotek. Kurde, jakby się dało tradeować, to bym ci to candy dał swoją drogą. Bo ja tych candy mam. Po N sztuk każdego typu. Bo misiaki nie dropią candy. Nie wiedzieć czemu. To znaczy, Tak, dropić wydropiły mi dropią, przez ale. pierwszy chyba jeden dzień i to było wszystko. A to było tego dnia, co ty byłaś na uczelni, a ja ten. Tak, dokładnie. To było wtedy, że chyba poszliśmy dwa razy zabić deka, wtedy mi wydropiło. Tak. Wtedy jeszcze nie ogarnęliśmy co i jak. Tak. Więc ja nawet tylko tego nie klikałam, tylko po prostu to wywalałam. A potem się okazało, ludzie zresztą pisali na czacie, czy ktoś ma jakieś tam cukierki do trade'u, bo widać, że zastosowali taktykę tą samą, co ja zrobiłam, czyli wywalali to po prostu. No widzisz, ja zazwyczaj nie wywalam rzeczy, aż nie muszę, aż nie ten. Uuu, co to jest? Kat Shide? She? To się chyba She czyta, ale. Chyba She. Ale wydaje mi się, że tam jest jeden z tych, jedna z tych głosek, czy współgłosek, których w naszym jakby nie ma i ten. To jest jakiś kolejny. Plecy mu. Czy ja poszedłem na solo? Okej, poszedłem na solo. Ustawieniu broni. A ja też mam solo. Zakładam, że nie, damy radę, nawet jakby mógł. Wow! Okej. Okay. Za kolumnami stawaj. Tak, stoję, wiesz. Jesus! On i tak klepie. Z Polarisa mi zostało. Chodź w niego po prostu, zaczniemy klepać, bo. No i już lecę. Nie widzę żadnego innego kotkowa. Ale on ma czadeski, on ma maruny na tym ogonie. Aha. Kurde, nie naładował. Oła, zaraz będzie dupnięcie, demet! Tutaj jest gorzej? Nie. Tam jest gorzej. Co on robi? Jeszcze ma te swoje kotki, nie wiem, ale ma jeszcze te swoje kotki. Tak? Czekaj, już ten. Tak, Ja bym się chował za kolumną, bo on, wydaje mi się, że on coś dużego składa. Go nie mogę nawet namierzyć. Nie, tam się kotek zrespił. Chyba musimy zabić jeszcze gdzie, kotka. Gdzie jest? Nie widzę go. Tam, gdzieś tam, gdzie idziesz. Tu jest. Nie widzę go. Już zabity kotek? Najgorzej jest, że nie mam minimapy i nie widzę, gdzie ty jesteś. Aha, tam mignęłaś, ale... Tak. I jeszcze jest jeden kotek. O, tu jest. Nie, to są krzaki, lol. To się Dobra, teraz mu przyjrzę, albo i nie. Jak to się nazywa? Iru... Okej, okay, wypiliśmy. Albo i nie. Chyba tak, bo słyszałam dźwięk kończącego się questa. Kłaczek! Ja
Not all flavors are welcome. Gotta pay a price force needed. Loses ourselves to mix ourselves. Loses others too. You'll be looking mixed as well. Yes, indeed. Seed in the belly. Ah, excuses us. What's your taste? Ah, never mind. Well, well, ring the bell. The taste of honey, honey. That's interesting. Thought we was done with you. Got the witch's tongue. The snake woman's teeth. Already had mama's eyes. Thought we's had it all. Had moved on to the king cat's claws. Clawed our way here. Here. Now, looky here. You're not comprehending the art. Mixing in the head, you know? Not to bother. Being very mindful. Gots to be mindful. Otherwise, it gets very strange in the proportion. Really thought we was done with human. You're best to keep still for this one. Ale widzę ciebie. Rzadko na filmie tak jest druga osoba. Tak. Miałeś piękną pozę u mnie, a ja pewnie u ciebie. Nie, u mnie normalnie stałeś. U mnie stałeś z założonymi rękami, w których trzymałeś pistolety. Okay. I to wyglądało przekomicznie. Check back on Madame Rogette. Szczerze ci przyznam, że spoko był ten koleś. Co? Kotek tu jest. Gdzie? Ja nie widzę kotka. Nie masz tej baga tutaj? Jakiego baga? Tutaj baga, tutaj nie, nic, niebieskiego nic, baga do zabrania. Nie. O, a ja miałam do zabrania i mam kotka. Czekaj, zaraz go pokażę. Tego duchowego kotka pewnie. A nie wiem. To był ten? Tak, ten. Jaki czad! Jojce. No. Nie dali kotka. Nie wiem, dlaczego ja go dostałam. Tutaj mi po prostu się to pojawiła jest, ten pewnie... Sanguine. Nie, Sanguine. Czyli napis... Sanguine Kitty. Weird. Nic tu nie ma do podniesienia, nic tu nie ma do złapania. Dziwne. Będę cierpiał. Też będę truandiemu dupę. Nie trzeba było dawać kontaktu i namiarów, nie? Ta mgiełka przy ziemi jest fajna. Będę tęsknił, piękna lokacja. No i w ogóle jak się patrzy stąd mniej więcej i po, jak się ten niebo... Och, tak, to słońce. Piękne. W ogóle to mi przypomina całkowicie inną grę. Nie wiem, czy kojarzysz z jaką grafiką najczęściej pokazywany jest To The Moon. Z tym tak. Właśnie takim niebem w tle, który też tak zmienia kolory od fioletowego do pomarańczowego. I jak zobaczyłam, to od razu mi się to z tym skojarzyło. No. Ja mam traumatyczne przeżycia z To The Moon, więc no. Ej, to jest epicka gra. Dobra. Płakałem. Mi się podoba. For tour. Nevermore. Gram, żeby nie. Się odkręcić, a nie żeby traumę mieć. A, ale piękna historia jest w tym. No. Znaczy się Teges. Co tam my? A, czekam po prostu, aż dodadzą lokacje w stylu właśnie tam, wiesz, Stonehenge z okolicą i ten, wiesz, no. Jakiś... Nie wiem, może nawet kopnięcie się w czasie, czy to, chociaż nie lubię jak w grach. Patrz, jakie grzyby! No to te, co myśmy je zbierali. Aha. Te, których szczerze nienawidzę. Ile tam ma cooldownu swoją drogą? A, to jest dalej... Ty, ja mam tutaj, że Nemergala... Aha, Nemergala, czyli innego dostanę. Dobra, idziemy do tej, Madame Rouge. No faktycznie, ja też mam Nemergal. To jest dziwne. Ale tego dopiero dostaniemy, okej. Okay. Powinniśmy lecieć tamtą stronę. Tak. Nie wiem, dlaczego mi się nie pokazuje. Teraz mi wyjaśnij, za cholerę ja dostałam tak potrzebnego kota. Może on dropi, to jest randomowy drop z bossa? Wiesz. Jeżeli tak, to mam
farta do mega dużego. Bo inaczej ludzie by tego nie farmili, tych. No, no w sumie. Chociaż tak. Nie, czekaj, ktoś pisał na czacie, pytał się o to, czy po jakiejś tam misji zawsze dropi kot, czy tylko jest raz. I chyba ktoś napisał, że zawsze jest kot. Tak teraz coś mi się przypominało. No to będę musiał po cooldownie pójść, bo nie dostałem. No, kotka. Można pójść. To jest taniec. Ale masz za to takiego prawdziwego na żywo. No, grasz ten spiel w drugim pokoju z Fohana. Ojej. Tylko nie jestem pewien o co. To są tańce, które są... Nie, emotki, które są tylko pod Halloween. Pod O, ja bodajże ten... Nie wiedziałem, że coś będzie. Tak, pod O są. Co to są tańce? Freestyle, Spooky Dance i Zombie. Zombie Strout. Tu dalej nie ma nic Halloweenowego i tu nie ma nic Halloweenowego. Nie, tylko tam to jest. W sumie można by złapać sobie i ten... Potem szpanować, że się miało z pierwszego Halloweena tańce. Nie wiem, czy się będą dublowały, ale pewnie się w Zero tańce akurat będą dublowały, to jest... Pewnie tak. No. W ogóle jaka drama w internetach jest teraz, nie wiem, czy słyszałaś. Jaka? Nie ma Halloween w Destiny 2. Będzie dopiero za rok. Jak oni tak mogli? Będzie dopiero za rok i gracze mają ból dupy straszny, bo w jedynce... Ja nie wiem, jaki w jedynce Destiny był Halloween. To znaczy, pewnie coś tam wymyślili, no bo to jednak jest nasz świat przyszłość, nie? Ale... No tak. Ale... Wiesz, więc można do wielu rzeczy nawiązać, nie musząc kminić jakichś dziwnych rzeczy. Ale... Fakt, że w dwójce nie ma, gracze to strasznie przeżywają, a chodzi o to, że twórcy skupiają się na synchronizowaniu wersji na PC-ta, która dopiero wyjdzie, chyba jeszcze nie wyszła, na dniach ma być jakaś premiera. Tak. I wersji konsolowej i na razie zlali wszystkie te sezonowe rzeczy, aż do momentu, kiedy nie będzie pełnej synchronizacji, więc... O. W sumie... Może i nawet to jest na plus? No. Z drugiej strony... Sądzę, jednak sprawić, żeby giera była, wiesz, dopracowana, a nie jakiś pierwszy, lepszy, wypuszczony bubiel, wiesz. Pod tym względem Destiny 1 było zarąbiaste. To była jedna z bardziej nieudanych gier o dużym potencjale, która została wydana i przez lata została naprawiana do poziomu takiego, że jest naprawdę mocna. Więc weird, ale okej. Okay. No, ale wiesz... Ale powiem ci szczerze, jeżeli chodzi o gry ostatnimi czasy, sporo z nich jest wypuszczane, wiesz, niby full produkt, wiesz, pełna wersja, dobra. Wszystko pięknie, ładnie, a w ostateczności i tak jest mnóstwo bugów, mnóstwo po prostu niedorobionych rzeczy i powiedzmy sobie sami, ile gier w ostatnich latach, powiedzmy, nie wiem, godzina, dwie godziny po premierze już miało wypuszczone łatki do nich. Tak, dałem patche. Więc, tak, patche, łatki, wszystko. Okej, pijam, bo mamy filmik będzie. And you can see the love line right here is trying to convince Andy here he needs to experiment more. procedures and techniques and all, but can't deny the evidence. No, no. Shooting straight will only get you so far in that, you know. Ten uśmiech, Madame Rosette. Oh, and thanks. Jeez, I don't know what you did out there. But Dolly ain't been bothering me no more. And thank you, ma'am. You bet, sweetie. Go get him. Oni o Sandim gadają, nie? Chyba tak. But I mean, I could be wrong, right? Poor kid. But hey, the visions are gone. Yay, that's something. Realize this guy is out there now, taking body parts and identities and whatever. You, by the way. Okay, this is why I'm getting cremated. What I'm hoping is, movie to do movie. Like this again. I'm hoping that his victim is, I don't know, preferably clawless. Maybe a clownfish, butterfly. I think I could handle a butterfly. Maybe just give me a break from animals altogether for a while, you know?
They're with you, right? Okej. Okay. Wszystkie achievementy. Dajcie nagrodę i dajcie drugiego kotka. A, kolejny kotek! Yep. Kolejne dzięki. O, dostałam ten. Dostałam torebkę, z której dostałam pastylki kolejne, więc o, już twoje mam odhaczonych. Szaleństwo. Numerka, pokaż jak wygląda numerka. A to jest ten, z filtrem, filtowy. Ja chcę mojego. Ty chcesz twojego? Najsiu. Tak, jeszcze jest czerwony w moim ulubionym kolorze. No, fajny jest. Ten niebieski też był fajny. Ogólnie one wszystkie są cudne. Kurka, trzeba to było farmić od pierwszego dnia, a nie... No, ale wiesz, też nie wiedzieliśmy, nie? No, jak zwykle zresztą przespaliśmy. No, ale z drugiej strony my mamy tyle czasu ostatnio. U mnie jest dostępny miauling, tak? Który jest na cooldownie, tak. 67 i godzin. O, dostajecie za to właśnie Bag of Tricks and Treats. Mhm. Tak. No to... Potem. Czyli... Chcemy za 12, czy za 18 minut kolejny, tak jest. No można po napisach Jacka, czy... No. Albo nie, kolejny odcinek. Chociaż, dobra, po napisach zrobimy Jacka. To ja ci dziękuję za to, że byłaś. Ja ci dziękuję za zaproszenie. I wam dziękuję za uwagę. Czy on właśnie otworzył portal i zniknął? Tak, to są te kotki z tym portalem, co ci ostatnio wspominałam, jak czekaliśmy na któregoś Jacka. Okej. Okay. To jest piękne. Dziękuję wam za uwagę i hej! I dobra, jesteśmy proszę państwa w Agarcie, zaraz przy głównym wejściu, tutaj jest takie boczne mniejsze, specjalnie do eventów chyba. Happy Halloween! I równo 2 minuty po pełnej godzinie otwiera się portal, który jest przez 10 minut otwarty, czyli zamykają gdzieś tak około 12 po. Tak. I tu zaraz się nam odpali, będzie można wejść, poczekamy sobie tak, żeby się oprócz rozbłysku też załadowała grafika, która pokazuje, gdzie będziemy się dostawali. Jeżeli pamiętacie mój filmik, Misiaki, chyba też tam byłaś, ten filmik, który był z poprzedniego eventu, tego Whispering Tides. O, tak. O, idziemy do tej ciemnej Forgotten Pumpkin Patch na Agarcie. To tamten event był jakby w Agarcie, na którejś z tych takich niedostępnych gałęzi, gdzie się tam klepaliśmy z filtrem, który się ładował na nie wiem, grunt Agarty, czy jakby to nazwać. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna, też jesteśmy jakby w kawałku Agarty, gdzie z kolei trwa Halloween i klepiemy się z wielkim Jack-o'-lanternem. Jeżeli chodzi o mechanikę samej walki, czy ja wiem, w sumie podobna, nie? Też w pewnym momencie trzeba uciekać. Znacznie prostsza na pewno. Tak, bo walka jest szybsza i prostsza stanowczo. Tak. On tam jednak z Whispering Tide'u boss miał o wiele więcej różnych swoich ataków. Te przeloty przez całą mapę, które cię odrzucały na kilometr, te same filty tam były przecież normalne moby, nie? A tu jest tylko Jack-o'-lantern ze swoimi dyniami i obszarówką jedną taką mniejszą, która powoduje, że jesteś na 6 sekund bodajże zestunowany i tak, i się twoja śmiesz. Postać się tak śmiejesz. Tak, dokładnie tak. Właśnie to, co widzisz się na ekranie, idealnie. Tak. I druga jest ta główna taka obszarówka, przez którą się po prostu wylatuje za mapę i się ginie. Tak. Jeżeli się nie zdąży schować za drzewem. Bo to jest takie drzewo, za którym musimy się ukryć, w momencie jak on zacznie drzeć japę. Ale jak się nie uda, to on zrzuca i wtedy są marne szanse na przetrwanie, bo on robi dość duże demy jak się drze, to raz. Czyli jesteśmy mocno oklepani zanim w ogóle wylecimy poza przestrzeń, a wtedy zazwyczaj próbuję się podhealować. Czasem się udaje, czasem nie, ale numer jest taki, że jak on nas wypchnie poza mapę, to jeszcze się troszkę dalej drze. I my spadamy, czyli teleportuje nas tu u góry, o i lądujemy z powrotem na mapę. O właśnie, o to jest ten jego efekt i... Spróbuję mi się odpalić, nie uda, ale może uda mi się zwiać. No, udało się. O. Znaczy, kwestią przeżycia, jak się wypadnie przez tą jego obszarówkę, to jest po prostu wypaść w ostatnim, dosłownie praktycznie możliwym momencie za krawędź tak. Tej platformy. To wtedy jest szansa, że się już wyląduje na jak niej. On, tak, jak on skończy się krzyknie.
Tak, dokładnie. Tu jest taki płot, jak zwrócicie uwagę i jak się od niego zahaczycie, to on was po prostu zakrzyczy na śmierć. Się wbijecie w to i zanim będziecie mogli podejść, to on no, rozsadzi wam te bębki, żeby tak to opisać. Więc tak. No. To jest jakby ten element, na który warto uważać. A tak poza tym to jest mega proste. Jak spojrzycie na dole po prawej stronie ekranu, zaraz obok kamery, jest jego pasek z życiem, który schodzi jak szalony. Nie będę ukrywał, że nie jest to wymagający przeciwnik. Ale jak większość tych takich eventowych, on jest skonstruowany raczej dość prosto. Wydaje mi się, żeby każdy mógł się nacieszyć, nie? Że każdy, tak, nawet najsłabszy gracz jest tutaj w stanie wejść. Reszta tłumu odhaczy misję za niego i zgarnie nagrodę i będzie o korytór zadowolony z życia. Wow! Te dynki zadają całkiem spore obrażenia. Jest prosto, jeżeli się tego unika. Dobrze, że nie masz już takich lagów jak miałaś. Znaczy lagów, to tak, że ciała gra, bo silnik nie wyrabiał. Optymalizacja była straszna na początku. Teraz też nie jest jakoś super, to wiadomo, tu jest mnóstwo ludzi i są efekty, ale jest o 100-kroć lepiej. Bordur nie skomentuje tego, wziął i padł sekundę po tym, jak wywaliło mi brak miejsca na dysku, więc właściwie jedyne, tak, czego nie widzieliście, to jak on ginie, odbieram nagrodę i nas wśrubuje pod ziemię, więc... No. Kłasku, kłasku. To jest właściwy komentarz, ale tak poza tym to no, nie dropi super nic genialnego. Ale daje destylaty z expem do broni, do talizmanów, co jest bardzo przydatne, tak, i to jest chyba najszybszy obecnie sposób zdobywania tego. Oczywiście jak pójdziecie do Tokio, to jeszcze do tego kluczyki wpadają i to idzie szybciej. Ale trzeba mieć odpowiednio zrobioną postać, żeby lecieć do Tokio, no nie rzucicie się na dzień dobry, a tutaj możecie się rzucić na dzień dobry z innymi graczami, robić przeskaluje was i tak. O, tam Mikiesz jakaś jeszcze leży. No. Co ogólnie to było bardzo ciężkie, bo teraz musieliśmy czekać z pół godziny jak nie więcej, żebym się materiał między dyskami przerzucił, więc hurdur. A ja jestem już tak śnięty, tak półprzytomny, za parę godzin znowu do pracy, więc jeszcze raz wam dziękuję, jeszcze raz ci dziękuję, Miciaki, że byłaś i idę do łóżka. Ja ci dziękuję za zaproszenie, a ty za spanie. Ła, przepalnąłem słuchawkę, czyli ucho. Biedny. Jeśli się krzywdzi na sam, do widzenia. Fail.